Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Na start zobaczmy, co się kryje tutaj obok. No i w sumie kryje się cokolwiek. A i proszę, mamy trupa i dużą duszę porzuconego ciała. Okej. Tu mamy zejście, ale takie trochę debilne. Chociaż w sumie mógłbym stąd spróbować ostrzeliwać TT. Zobaczmy, czy trafię, choć przynajmniej. No, blisko, blisko. Spróbujmy Heada zajebać. Może wtedy zginie na strzała. Oh, come on. Bez ja, jakim cudem ja go nie trafiam? Dwa poprzednie zrozumiem, ale trzeci też powinien oberwać. Co, strzał? Koniec zasięgu strzał, czy jak? Dobra. Nieważne. Lecimy w takim razie piechotą. Wiesz, oczywiście eliminujemy. Zacząć od piesku. Momentalnie. No! A kurde, mam cię! Dobra, czy ja mogę to pociągnąć? Mogę. Czy to otworzy drzwi? Czy drzwi, przejście. Otworzę. Zobaczmy, co jest tutaj. Już widzę, że z odległości... Już widzę z odległości ciała pielgrzymów. Kurde, ile ich tu jest? No sztyk! Zdycham! Żyjemy Estusa. Może uda mi się zregenerować jakiegoś. Ja pierdzielę, ile tu jest tych trupów! O kurde, ten się rusza! Please, grant me death. Undo my shackles. To przyjaciel. Porozmawiaj. Siema. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Pewnie, czemu nie? Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Okej, okay. I goście walczy do kaplicy, spoko. Jak do niej wrócimy, to z nim to zagadamy. Kość wiodąca do domu, super. Może miałem sobie kupić te kości. Bo to jest jedna rzecz, której właśnie mi brakowało w poprzednim materiale, żeby szybko się wrócić do kaplicy. Nęcąca czaszka, okej. Okay. Sprawdźmy od razu opisy tego. Tutaj wiadomo, przyciąga określone typy wrogów. Czaszka spowita zapachem dusz. Stworzyli ją ewangeliści z katedry głębin. Rzuć ją, aby pękła i rozproszyła dusze, które zwabią niektóre rodzaje przeciwników. Nie ma żadnego wpływu na niektórych wrogów. I kość wiodąca do domu. Fragment z kości spalony na biały proch. Przenosi do ostatniego ogniska, przy którym się odpoczywało, lub do ogniska kapliczki. Ogniska płoną dzięki kościom nieumarłych, a w rzadkich przypadkach powstaje w nich ślad pragnienia poszukiwania ognisk żywionego przez poprzednich właścicieli. Okej. Okay. Nowy typ do kaplicy i w miarę spoko itemy. Znaczy no, kość to jest zajebisty przedmiot, dopóki nie znajdę przedmiotu, który właśnie... Kurde, ognisko tak szybko? To jest dziwne.
spoko. Osada nieumarłych. Psom dziękujemy. Ale widzę, że chyba te pieski walmy słońce. Jezu, jak dodać gest do wiadomości? Popieram. Spoko wiadomość. To za moment. Ale słyszałem już strzały z łuku. Tego giganta. Jedynie gdzie on strzela. Poza tym, że gdzieś tam. Skórzana tarcza. No na bank będzie słabsza. Zobaczmy. Mała, okrągła, obita skórą tarcza. Duża wypukłość po środku ułatwia odbijanie ciosów. Odparcie. No ale tylko 42 osłony fizycznej, a ja nie chcę. Ja chcę mieć 100% fizycznej redukcji. Bo najczęściej takie typy obrażeń dostaję od przeciwników. Czy mogę przejść górą? Tak średnio. Tu mogę zejść po schodach. Co się stało z tym typem? Czy to druga połowa? W jakim sensie? Zawiniątko z węglową żywicą. Jeszcze jaki cwaniaczek. Topór niewolnika. Mały topór używany przez niewolników Lotrik. Zmyślna broń dla zmyślnej bandy. Prędka i śmiertelnie niebezpieczna. Szybki odsłon. Natychmiast odskakujesz za przeciwnika lub do jego boku. Szczególnie skuteczny po namierzeniu wroga. Okej. Okay. Co tam jeszcze wypadło? A, żwica. Okej. Okay. Daje moc ognia do broni w prawej ręce. Małe zawiniątko z przypominającą węgiel żywicą sosny. Szybko dodaje moc ognia do broni w prawej ręce. Efekt nie utrzymuje się długo, ale można z niego korzystać na różne pomysłowe sposoby. Na przykład zastosować go w trakcie długiej serii ciosów. Chyba przed, raczej w trakcie. Nie wiem jak szybko to się nakłada, ale jeśli podobnie jak w poprzedniej części, no to raczej w trakcie serii ciosów nie warto tego użyć. Wręcz nie da się tego użyć. Mogę zablokować, a to nie. O, jak miło. Kurde, żebym jeszcze wiedział, jaka jest częstotliwość wypadania, uzupełniania tego Estusa za pokonywanie wrogów, nie? To by też było super. A co to, trzeba wisielców z Wiedźmina? Jasny chuj, ile tu jest typa? Ile tu jest typa? Rękawiczki robotnika. Jeszcze już się ogarnęli. Co to za jakieś mroczne fikumiku? To mnie jeszcze goni. O! Okej, okay. Nabija kwotok. Good to know. Mroczne fikumiku nabija kwotok. A ja dałem sobie go właśnie jeszcze nabić do końca. Brawo ja. Dobra, więcej tych testów. Dobra, spróbujmy się pobawić teraz ogniem. W ogóle tak.
Pewnie! Wypchała mnie poza arenę! Why not? Dobra, bynajmniej na darmowe leczenie z żaru. Tylko byłoby fajnie teraz nie zginąć, zanim tam dojdę. To jest szkoda 5000 dusz. Jest tutaj widoczna? No jest. Mogę zejść od razu. O, proszę! Ja! Uff. Okay. O! Kość Lorety, proszę! Dobra, chcę najpierw swoje dusze odzyskać. Proszę, proszę. Dobra, dobra, dobra. Załatwmy tych typiarzy najpierw, co tu się kryją wszyscy. Teraz jeszcze... Jedźcie mi zaraz z jakimiś strzałkami, jeszcze ze zakrytymi. Zresztą nie Blighttown, więc... Może tutaj nie będzie zatrutych akurat strzałek. O, widzę, striggerował się pierścień. Tylko chyba podziękuję jednak. Za ten efekt. Proszę o darmowe leczenie. W ogóle, dlaczego mam wrażenie, że żar to jest odpowiednik człowieczeństwa z jedynki? Tak to wygląda, z mojej perspektywy przynajmniej. Dobra, zobaczmy te przedmioty. Czyli tak, najpierw rękawiczki robotnika. Rękawiczki mieszkańców osady nieumarłych to część oficjalnego ubioru do oporządzania i pochówku zmarłych. Rzecz jasna, już dawno temu zapomniano, w jakim celu w ogóle się go urządza. Nikt nie był w stanie kontynuować tych koszmarów. To dostałem właśnie duszę, nawet nie wiem z czego. I ta kość to... A nie, kość to jest tutaj. Stara ludzka kość z wywierconymi wieloma dziurami. Dziwna, odbarwiona ludzka kość z wywierconymi wieloma otworami. W osadzie nieumarłych znaleziono martwą kobietę trzymającą tę kość. Nazywała się Loretta. Aha, czyli to nie jest bezpośrednio jej kość, tylko to jest kość, którą ona jakby miała w posiadaniu. Tylko w sumie nie wiadomo po co. Znaczy po co, nie wiadomo czemu. Kopie, ale coś się tu ustawił. Wiesz, że nie wiem, czy mnie rozstawiam, bo tak naprawdę najlepiej by było dla mnie walnąć jednego typa raz ogniem i dobić mieczem. Miło. Jak po prostu jak uderzę pierwszy, no to... No jak ty nie gruba... Jak ty nie trafiłaś? Ej, what the fuck? Co to jest? Czemu jak Waluigi? Mam maskę jak Waluigi, bym... Wróć! To jest baba, ma maskę jakby... jak mordę Waluigi'ego, kurde, z Mario. A, dobrze! Ogień ci na mordę! Żry oczyszczające płomienie! Ty się nie wtrącaj z laski swojej. Serio, nic po sobie nie zostawiła? Sądziłem, że taki przeciwnik coś po sobie zostawi. A, i sprawdziłem sobie, 80 punktów skupienia przywraca mi jedna taka popielna flaszeczka. Jakim precudem spudłowałem? Zwania. Brawo, ja. Ten. Jest. Fragment Estusa! Lubię to. Dobra, tu jest dalsze przejście i no tutaj w sumie też. Znaczy, ktoś od czegoś zdechł i nie wiem od czego. Spróbujmy stracić to ciało. Okej, okay. Udało się. Kukri. Kurde, Kukri to jest spoko broń.
żar dopiero co zużyty, teraz odzyskany, spoko. Ja podziwiam takich ludzi jak Sarge, bo sobie sprawdziłem specjalnie jeden z jego ostatnich odcinków i ktoś świetnie wyliczył, że Sarge poza zgonami, które sam jakby spowodował, żeby odblokować jedno zakończenie, to nie zginął w grze ani razu. Także podziwiam, naprawdę podziwiam. I trochę zazdroszczę. Czy będzie head? No bez jaj, jak on to przeżył? Człowieku, dostałeś heada. Powinieneś od tego zginąć. Nie. Wytrzymałeś na wyższym poziomie, dlatego przeżył. Tarcza, wyjdę tarcza. Przed tobą sprzymierzający, przed tobą skrót, przed tobą łajdak. Okej. Okay. Powiedział, że przed tobą pułapka. Dusza porzuconego ciała. Gleba. Nic po sobie nie zostawił, poważnie. Dobra, otwórzmy ciężko te drzwi. Okej. Okej, dalsze przejście. No nie wiem, czy to taki skrót. Krągła tarcza z Caduceusem. Nie wiem, czy tego już nie miałem wcześniej. Tak jest was, cwaniaczki. To się trochę przeliczycie, niestety. Akurat, kurde, się skłonił. Jeszcze jeden. No ładnie, w głowę dostał. Teraz powinien zostać w nogę, no ale pewnie, w grawie lepiej. Dobra. Wracamy do miecza. Tu, o! Okej, ciekawe. Ciekawe i nieciekawe. Dusza nieznanego, czym ty kierwa jesteś? Dobrze! Ogień! No niestety nie tym razem, ale tym zginął. Śmieci i odłamek tytaniu. Jakiś taki potężniejszy, bo inaczej zniknął. Zobaczmy. Śmieci. Bezwartościowe śmieci, jego noszenie nic nie daje. Dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? Kukri. Nóż do rzucania wywołuje krwotoki. O, serio? Myślę, że będzie broń. Szkoda. Okej. Okay. Zobaczmy. Fragment naznaczony Estusem. Daj kowalowi w świątyni, by zwiększyć liczbę użyć butelki Estusa. W dawnych czasach rzadko znajdowano butelkę Estusa z dala od właściciela. Ten odłamek jednak, choć mały, stanowi źródło nadziei. Dobra. Ognisty klejnot. Klejnot z przekształconego tytanitu, znajdowany czasami w ciałach demonów. Używany przy zaklinaniu do tworzenia broni ognistej. Ognista broń zadaje obrażenia od ognia, ale wzrost statystyk... Dobra, czyli to jest to samo co tutaj. A, czyli muszę uważać, kiedy... Czyli jednak nie. Czyli to nie jest tak, jak sądziłem, że blokuje skalowanie, tylko muszę uważać po prostu, kiedy włożę ten klejnot.
chyba wtedy ma to jakieś znaczenie. Tutaj nic, tutaj ta tarcza. Tak, tą tarczę już mieliśmy. Tutaj już nic nowego. Dobra. Zobacz. Tu kolejne trupy. Chyba mi to teraz się stało. To w ogóle mi już dusz nie dają. Czyżbyś tutaj strzelał, kolego? Bo to trochę zbyt otwarte. Że cały czas go obserwuję. No dobra, tam pewnie strzela. To jest strasznie duży teren. Otwarty i nie ma tam o dziwo nikogo, więc mówi to chyba trochę samo za siebie. Może tu jest, kurde, przejście, może do ogniska, ale kurde, nie wiem, czy ja wytrwam teraz pojedynek. W sumie z jakimkolwiek mocniejszym przeciwnikiem. A ty się rzucił z mostu? Okej. Okay. Mamy żar. No jakby, kurde, sam zszedł, bym się śmiał. No, weź. Przemij strzałę jak człowiek jeszcze. Boże, prawie jak człowiek powiedziałem, a to w sumie szkoda, nie jest człowiek. Trzech takich. No kurde, z jednym miałem drobne problemy. Tu jest przejście. Zeskok mnie nie zaboli. Co jest tutaj? Oho, szczury! No to czekam na szczura giganta. Cestus. Okej. Okay. Poskładana z grubych, pozbijanych ćwiekami skórzanych pasów broń dla pięściarza. Przy oburęcznym użytku każda z dłoni dostaje podobny kastet. Umiejętność wytrwałość. Krzyżujesz ręce z przodu ciała, by tymczasowo nabrać równowagi. Aktywacja redukuje też obrażenia. Okej. Okay. Dobra, gulnijmy tego Estusa, znaczy tego na wszelki wypadek. Tutaj. Oczywiście zamknięte. Powiedziałem! Zbyt oczywiste. A. Pieśnik krwawego ukąszenia. Spoko. Zwiększa odporność na krwotoki. Jeden z kąszących pierścieni wykutych w Karimie. Zwiększa odporność na krwotoki. Zakazano już tworzenia tych pierścieni, zapewne ze względu na niepokojące właściwości plastycznego kamienia. Klerykom nie przeszkadza to jednak dalej eksperymentować z tym materiałem. Dobra, jako iż jest tutaj jedna wielka baba, która lubi nałożyć sobie krwotok na mnie, no to ja tam nie pogardzę możliwości osłabienia jej tego. O, to jest chyba skrót, tak mi się wydaje. Tutaj? Ach, bezcelowość. Fajnie. Takie moje pytanie, skąd tam głaś tu się bierze, co? Tu nic się nie pali, ani nic takiego. Dobra, nie mam prawdziwego pojęcia, gdzie jestem. O, ognisko! Nice! O, proszę! Bardzo mi to na rękę. Atakuje cię szalony mroczny duch, rycerz świątynny Hodrik. O, widziałem go na górze. Tu cię mam. No. Au.
Ty! Co za gość? No piromancja, która go leczy! Ja też ją chcę! Póki nie pojebało się coś? Co? Estusa się zachciewa jeszcze? Tak w razie czego, ja też mam piromancję. Proszę! Nażryjcie się! Zabij się pasa! Jak? No jak? Ja się pytam jak? Co mi nabiło ten krwotok? Zatakuję jeszcze raz? Nie, ma wyjebane, dodatkowo raz i elo. Może już chciałem, jak myślałem, że tylko piromancję może dostanę, albo cokolwiek z niego. Nie, po co? Może gdyby nie ten krwotok, to bym się zdążył jeszcze podleczyć i bym go zabił, na spokojnie. Co jest tu wyżej? Więcej typa na pewno. Tak, coś czułem. Znowu jest tak gruba? Nażyj się ognia. Się z chęcią chciał dowiedzieć, czemu ona mnie atakuje. Wygląda jakiś kurde pijaw. Zdychaj własnym swoim. Dobra, tutaj nic nie ma. A szkoda. Tu jest to, skąd ten typ wyleciał. Bić! O, jasne, tak? Skórzany bicz, którego nie skręcono z myślą o walce. Niewiele zdziała przeciw pancerzom i twardym łuskom, ale dość bezlitośnie smaga wrogów o odsłoniętej skórze. Umiejętność impet, uderzasz z lewej, by ominąć osłony i zadajesz bolesny cios, który tymczasowo spowalnia odnawianie energii celu. W sercach całej ludzkości nadal dźwięczą niewolnicze kajdany. Okej. Kurde, trującym biczem lubiłem się bawić w poprzedniej części, więc kto wie, może... Tutaj też takowy... mi spasuje. Pusto, co to jest w ogóle za jakieś trawsko? Czerwono oki, silniejszy. No ale oczko niestety ognia się boi, z tego co wiem po Sekiro. Przedstawiam się tam. No i proszę, wiadomość nie kłamała. Dusza nieznanego podróżnika. No, taki sobie przedmiot, ale może przyda się później. Oni... co? A! Aha, to jest przeciwnik! No ktoś se chyba robi jaja w tym momencie. Pięciu typa ściśniętych w jednej celi, to... Nie chcę myśleć, kto wpadł na coś takiego.
I nie pod kontekstem przeciwnika, tylko kto wciska jeden, dwa, czterech typa do jednej tak klatki, to jeszcze takiej małej. I w jakim celu? Dobra, ci przeciwnicy są też tak trochę jaśniejsi, mam wrażenie, od tych faktycznych klatek. Można otworzyć z tej strony. No, tu dziwo nic nie ma. Okej. Okay. Co jest wyżej? O! Dobra. No, jedno ciało z czymś. Duża dusza porzuconego ciała. Okej. Okay. Widać, że to pierwszy jest jaśniejszy. I straciłem jednego fajnego. Żywica węglowej sosny, okej. Okay. A jaka różnica między zawiniątkiem a żywicą? Okej, okay, żywicy mogę mieć mniej. Czarna, przypominająca węgiel żywica złotej sosny. W osadzie nie, używaj się jej w osadzie nieumarłych do balsamowania ciał żywych trupów po sekcji oraz przy ceremoniach pogrzebowych. Aha, dobra, pewnie to po prostu działa dłużej. Zawiniątko działa krócej, a to działa dłużej, dlatego tego mogę mieć więcej. Spalmy się już, żeby nie zużywać więcej estusów. Dobra, musiałem to sprawdzić akurat. Okej. Okay. Otwarte przejście. I czy to jest skrót? Tak, to jest skrót. Okej. Okay. Czyli tą część trasy mamy ogarniętą. Proszę, proszę, jakiś garnuszek. Kurde, ale nie da się tutaj jakoś zeskoczyć? A właśnie, jest dziura. Okej. Okay. Wojownik Słońca. Odkryj przymierze Wojowników Słońca, proszę. I bym ominął. Co my tu mamy? Wypij zupę ze stusa. Proszę. Okej, okay, darmowe leczenie. To jest, rozumiem, jeszcze kolejny przykład, jaki mogę się wyleczyć. Tylko pewnie te zupy są dość rzadkie, coś mi się wydaje. Więc raczej nie ma co na, to, co na nie liczyć. A raczej samemu nie mogę sobie takiej ugotować. Nie powiem, że byłoby za łatwo, tylko nie bardzo, raczej nie ma kiedy. Tutaj... Ja wskazał w dół. Tutaj, dobra. Błonek tytanitu, spoko. 35 minut na liczniku. Dobra, no ogólnie to przeeksplorowane. Tu mogę jeszcze wejść wyżej, ale nic mi to nie da. Tutaj... Ustawo. Tu mogę wejść na górę. Okej, okay, tutaj wracam do punktu wyjścia. Czytaj do ogniska. Dobra. A, dobra, tu jest trup. Jump! Yeah! Zardzewiała moneta sztuki dwie. A, proszę! Duch ponowił atak. No, to teraz jestem na niego gotowy. Aż wypiję za to. Chodź tu, cwaniaczku. Teraz nie masz przydupasów. Karta gnoju. W sumie właśnie, a propos. Mam. Chyba że to liczy się wzajemnie. No! Nie ma! Dobra, uniknął. I się wyleczył.
mi zripostował! No backstab miał być, halo! No i super, jestem w dupie. Dobra, w razie zgonu ognisko mam blisko, no to... już odzyskam. No chyba se żartujesz! On nie miał szans w ogóle tego użyć w taki sposób! Wow! Postawił piromancję, która jest mi jak najbardziej na rękę, a jeszcze debil dałem się załatwić. Brawo ja! Duszę poproszę. Muszę sobie ładnie zdechnąć. O! O! Proszę! Czy to jest tak, to jest to miejsce. I leci. Dobra, to jest bardzo ryzykowne. Żar. Zostawiła gałąź. Uff, uniknąłem. Jeszcze jedna. I... jeszcze jedna. Ej, no to jest typiarze, halo. Tak, pewnie. Ja ten takie strzały, a ja będę przeszukiwał kurde rzeczy. No brawo ja. Cofaj. Rozpalmy się, że nie używajcie sposób. Aha, dlatego nie zaatakował. Bo nie byłem rozpalony. Ma to w sumie sens, nie powiem. Jakim prawem on to zripostował? Może komedia, wkurzam się, że postać sterowana przez AI mnie ripostuje. No, jakie użyć riposty? Pewnie, jeszcze nie, jeszcze ten niech się przypomina. Dlaczego nie? Weź zdechnij zaski swoje. Gacia szmato! Posmakuj własnego lekarstwa! Nie w tym sensie. Brawo ja. Czemu nie jest oznaczony? Stawił, spoko. Na 7 to ma być, brawo ja. Thank you.
Kurde. Może... To leczenie mi zasłania pół widoku i nie widzę, kiedy on atakuje. Dawaj, dawaj, ale ja tu sobie postoję. Chcesz walczyć, to chodź, walcz. Ja? Kongrac, co miałeś zrobić teraz? Dwukrotnie. No. Kiedy muszę użyć tego parowania, żeby to się zaliczyło? Wielce jako parada. Tak, nie ma tego być. Unik w jego stronę. Nie za, tylko wy. Ojejku, co się stało? Jest to, co się skończyły? No jak mi nie przykro. Dycha. Za trzecią inwazją, naprawdę! Dane z kręgosłupa. No to nie brzmi zachęcająco, ale niestety tylko to z niego dostałem, a szkoda. Dobra, zobaczmy. Przymierza Wojownika Słońca. Starożytny talizman ze świętym symbolem podarowanym Wojownikom Słońca. Wyposaż się w niego, by zadeklarować przynależność do przymierza Wojowników Słońca. Rycerze tego przymierza chlubią się swym duchem współpracy i pozostawiają swoje złote podpisy każdemu, kto znajdzie się w potrzebie, albowiem ich obowiązkiem jest dokonanie podboju dla tego, kto ich przyzwał. Okej. Okay. To chyba nie... W tej części chyba nie ma jakichś takich negatywnych efektów za przyłączanie tych przymierzy, więc zmieńmy się teraz na Wojownika Słońca, czy nie? I sprawdźmy te kajdamy. Czy to jest przedmiot użytkowy? Nie, to jest przedmiot chyba kluczowy. Zobaczmy tutaj. Gałąź, przemiana w otoczenie i moneta to samo. Czy są jakieś itemy? Chyba są. Czyli opisy nowe, inne. Młoda biała gałąź. Gdy zmierzch dostała pierwszy magiczny kostur, stał się on sadzonką, a następnie trzema małymi brzuskami. Ta młoda gałąź nadal kryje w sobie podobno echa kaprysów zmierzchu. I moneta. Zabobon ten wierzą ci, którzy stracili fortunę, mając nadzieję, że odzyskają z nawiązką to, co stracili. Okej. Okay. Kurde, prawie 50 minut przez tego ducha mam. A jeszcze bym chciał zobaczyć, co jest tutaj po drugiej stronie. Wykorzystany. Panie! Jak orzesz, ty! Sędzia, że tutaj ma zasięg. Serio jeszcze nie trafił? Teraz nie kryją drzewa. Mam nadzieję. Popioły grabarza, proszę, proszę. Kapłana, tarcza jakaś i typiasz do zabicia. No come on, ile mu HP zostało? Dobra, co jest w tym domku? To mnie ciekawi. Ty tu jeszcze coś jest? Tu? Oj, dobra, nie, 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 tam nie dojdę w sposób normalny. Czerwonoki. No, nawet łatwiej. Dobra, dalsze przejście.
Dobra, i co tu jest? Wielka kosa. A jeszcze pałka. Z wcześniej. Pałka ozdobiona wyjątkowo zabójczą kolekcją gwoździ na obuchu. Dzięki nim broń jest zdolna do rozkrwawiania, lecz osłabła jej struktura, co uczynią ją trochę mniej wytrzymałą. I okrzyk bojowy już znamy. Wielka kosa. Ataki tą dużą, używaną zwykle przy żniwach kosą, skutecznie radzą sobie z tarczami przeciwników. Jej zachwycające, zagięte ostrze przepełnia przeciwników grozą. Może budzi się w nich instynkt przetrwania? I cięcie w szyję. Atak ten wymierzony jest w okolice karku wroga, a gdy trafi, liczy się jako cios w głowę, zadając ciężkie obrażenia. Okej. Okay. Ciekawe, czy też nakłada duże obrażenia od krwawienia. Bo byłoby to nawet bardzo na miejscu. Okej, okay. Co jest tutaj? To jest boss? Krytyczny przeciwnik? Teraz potworność. To jest boss! Tu jest przejście do bossa! Nie czeka cię kłamca. To nie po iluzji, co? Tu jest przejście jeszcze. I to jest z tej strony, dobra. Gruba się tam przemieściła, widzę. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic, za to piesek czegoś pilnuje przy drzewie. Żar, spoko. Ja lubić żar. Ja lubić być rozpalony. Boże, co za zbitka zdań. Słów znaczy. Proszę mi tu bardzo ładnie zdechnąć na kolankach. Że to jest baba, wygląda jak facet. I to nie w takim domu. Jak mi wyjebał! Masz panie tego ognia. Kolejny z ban, świetnie. Teraz ty. Kaszka. Ogień. Come on. No, wow. To był zajebisty atak, naprawdę. Wypchaj się od. Kawałkiem żelaza. Żelastwa. W sumie... Czy nie, no chyba jest żelaza to ostrze, więc się aż tak nie pomyliłem. Proszę, proszę. O, kolejny typ. Świetnie. Uważaj na lewo? A, lewo. Dobra. Spoko. Nęcąca czaszka. Super, nie ma tak useless item. Dobra, z tym tego typa nie zaczepiam. Mogę iść tam na górę w sumie? Kurde, gdyby tego się udało wykopać za arenę, nie? To by było, znaczy za arenę, wykopać po prostu tam w przepaść, to byłoby piękne. Ale chyba mój bohater nie ma takiej pary w łapie. O, jest jakiś rycerz. Czy to jest NPC? A tak, bo nie atakuję. Ciebie też to czeka.
Siema. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others, you're fool, then go. Dobra, ten się już powtarza. Nie wiem, czy mi właśnie nie wskazał drogi do bossa, tak mi się wydaje. No, ale tą drogę już odkryłem dość przypadkowo samemu. Tam ktoś jest. No, oczywiście nie można otworzyć z tej strony. Dobra, tu jeszcze jest przejście. Jezu, jeszcze te popioły miałem sprawdzić. Proszę, kolejny NPC. I to tym razem ktoś z Katariny. Witam. To raczej nie jest Zygmejer. Jak ci na imię? Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Tak. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well... That doesn't get me anywhere. This lift. Oj, chłopie. Czasami wystarczy spróbować czegoś innego. Dobra, zanim wrócimy do niego. To opisy. Tarcza. Drewniana, pomalowana na jaskrawy błękit tarcza, symbol nieumarłych kleryków, rozmiarami zbliżona do klasycznej małej tarczy. Tarcze z drewna są lekkie, poręczne i całkiem skuteczne w absorpcji obrażeń od magii. Okej. Okay. I umie też oparcie skuteczne niezależnie od tego, w której trzymasz tarczę, odbierz atak pod... Aha, dobra, to jest to. Aha, dobra, dlatego nie mogę, bo mają tą znajomość oręża, jakbym miał odparcie na tej tarczy. Wtedy mógłbym używać parady. Dobra. Nakrycie kapłana. Poza fizycznymi lepsze odporności. No ale ja wolę fizyczne mieć najlepsze. Kapelusz przemienionego w nieumarłego kapłana. Typowy dla tych odzianych w błękit podróżników. Podobno klerkom tym powierzono ważne zadanie, lecz jego natura nie została dotąd ujawniona. Tutaj, no prawie to samo. Na plecach nosili duże osłony mające zapobiec ich przemianie w rozsiewający mrok plugastwa. Rękawiczki kapłana, to jest to samo. I spodnie, też to samo. Dobra. This lift only with... stary. O, tam coś było. No
Okej, oczywiście ogniska nie ma, ale czy to znaczy, że tutaj jest ten gigant? Jest, siema. Pomógł pogadać. Who are you? I help anytime. Co, tak po prostu? I help anytime. Okej, to było szybkie. Wręcz zadziwiająco szybkie, jeśli mam być szczery. Zaraz wrócimy do niego i on ogarnie. Że, o, pa, proszę, gdzie coś jeszcze jest? Dusza nieznanego żołnierza. Chyba ta gminda wraca, to sobie obczaję przy okazji gadać. Okej, no nie wiem, no. Niby to samo, ale tego mogę mieć 10. Nie, dobra, jednego tego mogę mieć 10. Ciągle to się osobno liczy. Nie wiem. A te kajdany jeszcze. Kość zdobywana przez zabijanie w innych światach. Specjalna kość zbierana przez członków przymierza kopiących Purihany, odkrywana w ciałach ich ofiar. W kręgosłupie znajduje się jedna taka kość. Kopiący Purihany uważają ją za boskie kajdany. Wedle ich rozumowania każda ofiara to kolejna więź, kolejny członek rodziny. To w ogóle nie brzmi dziwnie. Dobra, wróćmy do typa. A to jest kurde kolejny przymierze, który jestem w sumie... Który jestem w sumie ciekaw, kiedy odkryjemy. Ej, gdzie go wcięło? Co, na dół teraz pojechał? Muszę zeskoczyć, żeby zdobyć przedmiot. Dobra. Dobra robota. A tu jest! Okej, dobra, tu jest dalsze przejście, nie tylko przedmiot. Siema. Don't disappear like that. You have me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. No jakby ja ci zesłałem to objawienie, więc to moja zasługa. Co to jest, jakiś demon? On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try talking some sense. No, I think not. He's far too overheated. I've got to... Okej, czyli co, żeby dalej progresować jego questa, musimy zabić tego demona. Dlatego teraz to się trochę mija z celem, bo dostanę raz w pysk i wspomnę. Dobra, jeszcze nie będziemy szli ani do bossa, ani nigdzie. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć w tym miejscu. A na szczęście mamy ognisko niedaleko tej windy, więc myślę, będziemy mogli to fajnie łączyć. Tylko jeszcze muszę zobaczyć, co jest, gdzie tam na dół ta winda prowadzi. Ale to może dopiero w kolejnym materiale. Ja póki co cofnę się do samej kapliczki, żeby sobie... Popioły, jeszcze bym o popiołach zapomniał. Popioły grabarza. Cienisty popiół mieszkańca osady nieumarłych, który... utrzymywał się z grzebania ciał. Opiekunka przygotuje z niego nowe przedmioty. Dobra, czyli taki krótki opis. Ale zawsze jest to coś. Dla mnie.
Chociaż wiecie co? Może jak pokonamy bossa, dopiero wrócimy do kapliczki, bo raczej nie powinno się nic takiego wydarzyć w międzyczasie, więc na razie się cofnę do ognicha. Tutaj jeszcze wrócimy, żeby pokonać tego typa. No, a ode mnie póki co to będzie tyle. My widzimy się w następnym materiale tam na górze, albo przy tej windzie. Zobaczymy, w sensie, zobaczymy, gdzie ta winda prowadzi na dół, a potem przejdziemy się tam wyżej właśnie i zwalczymy z tym demonem. Choć to pewnie łatwe nie będzie. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!